Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Królicza Strefa. Dzisiaj piękna niedziela, więc lecimy z tematem. Także zapraszam do oglądania. No i dzisiejszy film zaczynamy sobie od młodych wiedni. Jak widzicie, bardzo ładnie urosły. Króliczki na dzień dzisiejszy mają 2,5 miesiąca i są tutaj dwa samczyki oraz jedna samiczka. Kolejny królik to samczyk belgijski. Też cały i zdrowy. Ale dzisiaj grzeje, piękna pogoda. Także samczyk tak wygląda. W sumie nic się nie zmieniło. Może troszeczkę przytył, nie? Chłopie? Okej. Teraz sobie może przejdziemy do samiczek belgijskich. Zobaczycie również, jak one fajnie podrosły. No i mamy pierwszą z nich. Nie wiem, jaka tam waga na dzień dzisiejszy, ale ja tu myślę, że tutaj 4 kilo to już jest spokojnie. I te króliczki już mają 4,5 miesiąca. Tak, 4,5 miesiąca. W połowie maja będą miały już 5 miesięcy. Lecimy do następnej. No i tutaj jest samiczka numer 2. Myślę, że będzie trzeba zrobić odcinek z ważenia królików, bo sam jestem ciekawy, ile ważą te samiczki i młode wiednie. Ale to myślę, że w kolejnym filmie takie coś zrobimy. Dobra, lecimy do samiczki numer 3. No i jesteśmy przy sztuce numer 3. Tej takiej najbardziej, można powiedzieć, jakby oswojonej. Najbardziej śmiałej, bo tak podchodzi, jak się klatkę otworzy. Tamte to zawsze gdzieś do rogu uciekają. A coś tutaj jeszcze masz. Granulat wyjedzony. No i to jest ta trzecia samiczka. Lecimy dalej. No a tutaj mamy samiczkę wiedeńską, która już odpoczywa od młodych. I chyba najprawdopodobniej będę ją krył dopiero na jesień, gdyż nie chcę jej tutaj w jakieś upały narażać na ciężkie porody. Wiadomo, jak to w upale jest. Często się zdarza tak, że albo młode padają, albo samiczka z wycieńczenia. Także najprawdopodobniej odpuszczę i poczekam z nią do jesieni. Ale jak widzicie, samiczka cała i zdrowa. Tutaj mamy srebrnego samczyka, mieszańca. Również ładnie urósł. Również ciekawi mnie jego waga. No ale tak jak mówię, może następny odcinek zrobimy z ważenia tych króliczków. Zobaczymy, ile one ważą. No i jesteśmy u mieszańcy. Ładna gromada, które przyszły nam na świat 1 kwietnia. Także mają już miesiąc i ponad tam tydzień. Było ich 11, jest 10. Wszystkie żyją, już samodzielne. 3 srebrne. Jeden jest brązowy, jak tata. No i pozostała 6, takie srokate. Jak mama. Nie, mama? Super. Super jesteś, mama, no. No, także w tej klatce to by było w sumie na tyle. Aha, tutaj jeszcze mamy samczyka wiedeńskiego niebieskiego. Jest ten brudas. Również żyje, także jest w porządku. No i teraz przejdziemy sobie do klatki z burgundami, a tam jest co pokazać. Także lecimy. No i zaczynamy od samego dołu. Młoda samiczka z 1 stycznia, która
zostaje w hodowli, również rośnie, również sobie ją zważymy na następnym odcinku. Także u niej wszystko ok. U góry mamy samczyki. Tutaj pierwszy. Tutaj drugi. Także samczyki również mają się świetnie. Lecimy do góry, a u góry mama z młodymi, które urodziły się 28 marca. O. O. A ty gdzieś tam w las, kaskader. No proszę. Jaki cwaniak. Jest piąteczka, było 7. Zostało 5. 2 odpadły. Także też już ładnie sobie wyrosły. No i na koniec dzisiejszego odcinka mamy taką sytuację. Samiczka, która była dopuszczona 7 kwietnia, najprawdopodobniej wykociła się albo dzisiaj rano, albo w nocy. Ja do gniazda jeszcze nie zerkałem, zrobię to dopiero jutro, ponieważ wczoraj wieczorem samiczka jeszcze nie była wykocona i tak jak mówię, albo zrobiła to w nocy, albo dzisiaj rano. Nie wiem, czy tam coś się w ogóle rusza, nie widzę tego, ale nie chcę jej stresować, bo tak jak mówię, całkiem możliwe, że niedawno to zrobiła. Nie będę tutaj jej grzebał w tym gnieździe, zrobię to na spokojnie sobie jutro. No i to chyba tyle. Jak widzicie, w hodowli u mnie wszystko żyje, nic na razie nie odpadło. Jedynie co, to brakuje czasu na nagrywki, no ale no niestety, takie jest życie, nie samymi królikami człowiek żyje. Jeśli filmik się podobał, to łapka w górę, zapraszam również do subskrybowania kanału, wciśnięciu dzwoneczka, który poinformuje o kolejnym filmie. No i co, widzimy się, mam nadzieję, za niedługo w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.